Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi o tym, co ma wspólnego Tolkien, Amazon, Marvel z kryzysem Kościoła. Zapraszam. Oczywiście to kolejny odcinek naszych pytań i odpowiedzi nie na żywo. Zanim przejdziemy jednak do pytań, myśl wstępna. Logo mamy dzisiaj podświetlone na czerwono ze względu na święto świętego Wawrzyńca, w które to ten materiał nagrywam. Oczywiście święty Wawrzyniec, diakon i męczennik wczesnochrześcijański z Rzymu. Ta uwaga, od której rozpocząłem temat otwierający nasze dzisiejsze spotkanie, to pewna refleksja, która przyszła mi do głowy w tym tygodniu i pomyślałem, że zanim z tej mojej głowy ona znowu ucieknie, to pragnę się nią z wami podzielić. Otóż, gdy spojrzymy na rynek współczesnych, powiedzmy, seriali, kina superbohaterskiego, nie przez przypadek podałem tutaj Amazona i Marvela, to oczywiście jest zupełnie inne kategorie, w sensie Amazon to wytwórnia, Marvel, no w sumie też jest wytwórnia, natomiast jest to też pewne uniwersum. W przypadku Amazona chodzi mi przede wszystkim o kwestię ekranizacji Władcy Pierścieni. Dosyć znana sprawa wśród wszystkich zainteresowanych tematyką Władcy Pierścieni. Ich ekranizacja, która spotkała się z ogromną krytyką. Jaki to ma związek z kryzysem Kościoła? Moim zdaniem można dostrzec pewną ciekawą zależność. Jeśli spojrzymy czy to właśnie na te adaptacje Amazona, czy też na nowe produkcje Marvela, to możemy dostrzec pewną zasadę, która kieruje działaniami tych twórców tych nowych produkcji. Otóż zarówno jedni, jak i drudzy ewidentnie w swoich wypowiedziach wskazują na to, że oni wiedzą lepiej, jak należy te produkcje zrobić. Zarówno Amazon, jak i Marvel mają do dyspozycji pewne uniwersum, coś, co zostało wcześniej stworzone. W przypadku Amazona jest to twórczość Tolkiena, w przypadku Marvela jest to ich własna twórczość sprzed, powiedzmy, dziesięciolecia. Ta twórczość, która jeszcze jest dosyć świeża, ale jednak, która w jakiś sposób zostaje stworzona na nowo, przepisana. Sami twórcy przyznają, że chcą teraz wprowadzić do tego świata taki bardziej współczesny, bardziej nowoczesny prąd. I zarówno po ich dziełach, jak i po ich deklaracjach widać, że uważają, że ich zadanie polega na tym, żeby to zastane uniwersum potraktować trochę jak taką wydmuszkę, którą napełni się swoją własną treścią. A więc mamy wprawdzie, na przykład w przypadku Amazona, właśnie twórczość Tolkiena, ale my wiemy lepiej, jak opowiadać tą historię. My nie potrzebujemy za bardzo tego świata. Używamy go właśnie trochę jako takiej wydmuszki. Wykorzystujemy wprawdzie pewne elementy, ale my wiemy lepiej, co z tym zrobić. I pierwsza myśl, która mi przyszła, gdy sobie o tym niedawno myślałem, to była myśl, że w sumie to jest tak jak z filozofią. Ojciec Woroniecki mówi o tym, że możemy podzielić wszystkie filozofie według bardzo ciekawej podstawy, bardzo ciekawego punktu podziału. Otóż możemy podzielić je, on to nazywa, podzielić je na dwie grupy, na grupę indywidualistyczną i na taką grupę, nazwijmy ją sobie tutaj, taką społeczną, wspólnotową. Ci filozofowie, którzy zaliczają się do tej grupy filozofów społecznych, ta nazwa może być trochę myląca, to są filozofowie, którzy gdy zastają gmach myśli ludzkiej, to najpierw go skrzętnie badają i później zastanawiają się, co, gdzie mogę jakiś krok naprzód zrobić na tym, co już zostało wybudowane. Filozof indywidualistyczny natomiast wychodzi z założenia, że musi zacząć zupełnie od początku. Być może zna ten gmach myśli ludzkiej do tej pory, a być może nie.
wszystko jedno. Stara się go zignorować, wyburzyć i zacząć swoją myśl od nowa. Tak robi wielu już antycznych filozofów, ale oczywiście filozofia nowożytna się właśnie tym charakteryzuje. Kartezjusz to jest jego wielki, w cudzysłowie, wkład w nowożytną filozofię, że on chce zacząć zupełnie wszystko od nowa, wszystko wyzerować i stworzyć taką filozofię, która będzie startowała jakby z takiej czystej karty i będzie, napisze ją sobie zupełnie od nowa. To podejście jest trochę analogiczne do tego, co widzimy w dzisiejszym przemyśle rozrywkowym. To znaczy, mamy z jednej strony właśnie coś, co zostaje zastane, jakieś dzieło, które zostało przez kogoś stworzone, no i można właśnie wobec niego zachować się na dwa sposoby. Można albo zapoznać się z nim, próbować wejść w to, wchłonąć to i później zastanowić się, co ja mogę temu dać. Czy ja mogę to dzieło, ten świat w jakiś sposób rozszerzyć, poszerzyć, pokazać w inny sposób, pokazać z trochę innej perspektywy, nabudowując na tym, co już jest. I to zrobił, jeśli jesteśmy w świecie Tolkiena, Peter Jackson ze swoją ekranizacją, bez wątpienia, pomimo tam różnych wątpliwości, to starał się faktycznie zrobić, czyli zobaczyć, wchłonąć i pokazać to z jakiejś swojej własnej perspektywy. Lub można, jak to robią współcześni, wykształceni w nowych postępowych szkołach, twórcy filmowi, którzy wobec całego tego gmachu stwierdzają, my to zrobimy lepiej, my wiemy lepiej, jak opowiedzieć tą historię. To wszystko, to było opisane wtedy, tak, zgodnie z tymi parytetami, z ich, nie wiem, czy można mówić wtedy o ich parytetami, w sensie z jakimiś założeniami, które wtedy były. My teraz mamy inne założenia, my teraz opowiemy tą historię zupełnie na nowo. Burzymy ten gmach, który już jest, i być może jakieś cegiełki pojedyncze wykorzystamy po to, żeby móc reklamować wciąż jeszcze to nasze dzieło, że to ma jakiś związek z tamtym dziełem, ale tak naprawdę będzie to dzieło zupełnie inne. A więc nowożytna filozofia tak postępuje, ta współczesna, rozrywkowa kinematografia tak postępuje i podobnie postępuje również niestety Kościół. Zadziwiające jest faktycznie to podobieństwo w podejściu do tego, co zostało już wcześniej zastane. Ludzie Kościoła przez 2000 lat bez mała postępowali właśnie jak ten filozof taki społeczny w cudzysłowie, jak ten, który przychodzi, docenia, rozważa, zastanawia się, co ja mogę do tego dodać. Tak postępowała teologia. Teolodzy otrzymali objawienie, kontemplowali, rozważali, zastanawiali się, gdzie możemy zrobić jakiś krok naprzód, co możemy jeszcze rozważać, co nie zostało jeszcze wystarczająco dobrze sformułowane, gdzie pozostały jeszcze jakieś niedomówienia, które możemy doprecyzować. I tak teologia była do czasów Soboru Watykańskiego II, była jak taki bukiet, który się rozwijał, w którym wciąż nowe kwiaty się rozwijały, choć były w nim wcześniej zawarte. I myślę, że jest oczywiste, że jest w tym coś organicznego, żywego, faktycznie pięknego. Natomiast w uproszczeniu oczywiście, od czasów Soboru i w czasach posoborowych mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Mamy do czynienia z tym podejściem drugim, to znaczy podejściem tego człowieka, który przychodzi, widzi, no coś tam jest, ale nie, to oni to napisali wtedy, zgodnie z modernistycznymi założeniami, to wtedy odpowiadało ich uczuciom religijnym. My musimy zburzyć to i wykorzystamy te cegiełki tak, żeby właśnie móc wciąż reklamować, tak jak reklamują to, jak Amazon reklamuje swoje produkcje jako Władcy Pierścieni, to my to wciąż będziemy reklamować takim właśnie katolicyzmem, ale tak naprawdę to wybudujemy to właśnie zgodnie z tymi nowymi założeniami, zgodnie z tymi modernistycznymi założeniami, czyli założeniami herezji modernizmu. I nawet można zobaczyć pewne podobieństwa, co jest już w ogóle dosyć zabawne, trochę poza tematem tak naprawdę, ale można zobaczyć pewne podobieństwa do tych myśli zarówno w kinematografii rozrywkowej, współczesnej filozofii, jak i w kryzysie Kościoła, bo to są oczywiście trochę podobne myśli, które ci bohaterowie czasów współczesnych, którzy stwierdzili, że oni to lepiej napiszą teologię Kościoła, lepiej napiszą Władcę Pierścieni, jak wspomniałem o Marvelu wcześniej, lepiej napiszą nowe Marvelowe historie.
Tutaj jakby to jest najmniej wyraźne, bo to są jakby dzieła dosyć nowe mimo wszystko, te klasyczne filmy Marvela, czyli te z wczesnych lat 2000, nie, chyba przede wszystkim 2010 rok i pomiędzy 2010, a nie wiem, tam 17, 18, 19, jakoś w tym czasie powstają te chyba największe filmy Marvela. W tym specjalistą zupełnie nie jestem, ale widzę tam również pewien dosyć podobny rozwój, pewną podobną degradację, to znaczy porzucenie pewnych zasadniczych idei, pomysłów i spróbowanie stworzenia, wykorzystania dawnych elementów tylko po to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nowego przede wszystkim właśnie, żeby przekazać nowy, wspaniały przekaz równościowo, wolnościowo i tak dalej. Chodzi mi o to, że teraz te myśli, to nawet te myśli są rozpoznawalne zarówno w kościele, jak i w tych wytworach pop kultury, jak i współczesnej filozofii, czyli takie antypatriarchalne myśli, równościowe myśli we wszystkich możliwych wymiarach, jakieś proekologiczne w cudzysłowie, bo szkoda, że słowo ekologia zostało w ten sposób zdewastowane przez tą współczesną pseudonaukę, pseudokulturę, pseudo-kościół w sumie też, tak, w sensie pseudo-teologię, bo jest to słowo zasadniczo dobre, zasługujące na szacunek jak najbardziej. Jest to zupełnie naturalne, że człowiek jako namiestnik stworzenia troszczy się o stworzenie w sposób racjonalny. Mówiłem o tym w ostatnim materiale. Empatia gorsza od faszyzmu, a więc odsyłam, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. A więc nawet te myśli są podobne, to znaczy gdy ci bohaterowie z Amazona, czy też z Marvela, czy też teolodzy, współcześni teolodzy kościoła, gdy oni dewastują to, co zastali i próbują stworzyć swoje własne, nowe, oryginalne pomysły, to jakoś tak wszystkim wychodzi mniej więcej to samo, czyli taka nowoczesna komuna. Ciekawe dlaczego. To jest taka jakaś, nie wiem, nowa, może to jest to nowe zesłanie Ducha Świętego, o którym mówią współcześni teolodzy i to nowe zesłanie Ducha Świętego działa tak na wszystkich polach, także zarówno teolodzy, filozofowie, jak i popkultura mówi tym samym komunistycznym językiem szkoły frankfurckiej, postkomunistycznym językiem. Nie, post to nie jest właściwe słowo. Nowokomunistycznym językiem. To może to według tych nowych współczesnych teologów, a może po prostu wszyscy zostali wyszkoleni na jedno kopyto przez tych, chciałem powiedzieć dziadów, można tak powiedzieć, dziadów ze szkoły frankfurskiej, to znaczy ta nowa pokomunistyczna, nowokomunistyczna ideologia, która rozlewa się wszędzie, której myślę, że tłumaczyć nie muszę. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam do moich wcześniejszych materiałów, na przykład poświęconych Wielkiemu Resetowi, albo te materiały, które poświęcone są ideologii LGBT. Wpiszecie Szkoła Akwinaty, Wielki Reset, albo Szkoła Akwinaty LGBT, to znajdziecie dosyć materiałów na ten temat. A więc ta nowa współczesna komuna po prostu zaszczepiona w umysłach tych takich nowoczesnych, tak czujących się tak bardzo takimi wolnościowymi, ale też nie wolnościowymi, przede wszystkim oryginalnymi. On w tych wszystkich oryginalnych myślicielach jakoś tak zaszczepiła dokładnie te same pomysły, także właśnie zarówno teologia kościoła, jak i współczesna popkultura i filozofia, wszystko pachnie jakoś tak dziwnie komuną, zalatuje komuną. Dobrze, ale już dosyć moich przemyśleń. Przechodzę oczywiście do naszych pytań i odpowiedzi. Znaczy najpierw do pytań, a później będą odpowiedzi. Obecnie wiele firm wspiera Miesiąc Dumy, ustawiając na swoim logo tęczową flagę lub na przykład wariactwo ekologiczne czy inne współczesne ideologie. Czy jako katolicy możemy zatrudniać się w takich firmach? Dodam, że pracownicy nawet nie są o tym najczęściej informowani i raczej się z takim podejściem nie utożsamiają. Jest to klasyczne pytanie, można powiedzieć, klasyczne, w sensie poruszające klasyczny temat kooperacja, pewnej współpracy do czegoś, co jest w jakiś sposób złe. Kiedy ona jest dopuszczalna, a kiedy nie jest dopuszczalna? To jest dobre pytanie na dosyć wysokim teologicznym poziomie. Cieszę się też, że dostało wiele łapek w górę.
Ktoś mi zwraca uwagę, że łapki to niewłaściwe słowo, bo łapki mają zwierzęta, a ludzie mają ręce, ale myślę, że jest to jednak zrozumiałe i nie jest to w żaden sposób dehumanizujące dla człowieka. A więc do ad meritum. Oczywiście człowiek nie może robić sam nic bezpośrednio złego. Czyli jeśli w jakiejś firmie zmuszają mnie do tego, żeby czynić coś niemoralnego, żeby denuncjować kogoś, bo zrobił coś tak naprawdę dobrego, ale jest to w jakiś sposób określane jako nieekologiczne czy nietolerancyjne. Jeśli zmuszają mnie do tego, żebym nosił jakieś emblematy ideologiczne, które są emblematami antychrześcijańskimi, antykatolickimi, to również powinienem w tej sytuacji odmówić, powinienem w tej sytuacji w razie potrzeby nawet zmienić miejsce pracy, a więc nie mogę robić sam nic, co jest bezpośrednio złe. Natomiast jeśli chodzi o jakąś ogólną, ideologiczną ideologiczny wymiar, ideologiczne ukierunkowanie firmy, sprawa jest jednak trochę inna. To znaczy, jeśli moja praca jest zupełnie neutralna i jest to tylko kwestia, powiedzmy, nie wiem, jakichś tam środków przeznaczanych na coś, nie jest to sytuacja optymalna. I jeśli miałbym wybór pomiędzy pracą, w której, nie wiem, zarabiam trochę mniej, ale pracuję u człowieka, który wiem, że jest człowiekiem szlachetnym, który nie będzie wspierał żadnych satanistycznych ideologii, no to powinienem wybrać tą pracę, nawet jeśli mam też jako kontrpropozycję, przepraszam, pracę, gdzie zarabiam trochę więcej, ale właśnie pracuję dla jakiejś sieciówki, która szkodzi. Szkodzi społeczeństwu, szkodzi ludziom. Faktycznie w takiej sytuacji należy wybrać tą pracę, gdzie zarabia się mniej. Natomiast nie jest tak, że mamy wtedy od razu ścisły obowiązek rzucić tą pracę natychmiast. Jeśli byłoby to dyskretne, mało znaczące, to nie widziałbym, w ogóle nie czułbym się w obowiązku, żeby jakoś myśleć, teraz muszę się z tej pracy zwolnić. Jeśli sprawa staje się w jakiś sposób widoczna, nachalna, zacząłbym się zastanawiać nad zmianą pracy, zacząłbym szukać pracy podobnej, lepszej, takiej, która mnie interesuje, bez jakiegoś parcia na to, że muszę to już teraz zrobić, ale jednak myślę, że w takiej sytuacji już warto. Natomiast mówimy właśnie raczej tutaj o kwestii pewnej roztropności, tak długo, jak ja nie muszę zrobić nic, co byłoby bezpośrednio złe. No, sytuacja staje się tym bardziej poważna, im gorsze rzeczy są i poważniej wspierane. Tak, co innego, gdy jest to kwestia jakiegoś właśnie ogólnego kierunku, tak, że nie wiem, tam wspieramy jakieś ideologie, a co innego, gdy ta praca bezpośrednio finansuje coś, co jest w jakiś sposób zbrodnicze, tak? No, w sensie, nie wiem, na przykład gdyby jakaś firma miliony dolarów przeznacza na jakieś organizacje proaborcyjne, tak? Gdzie już mówimy bezpośrednio o zabijaniu ludzi, tak? Czy traktowałbym to wtedy jednak jako bezpośredni obowiązek sumienia, że z taką firmą nie chcę mieć nic wspólnego, tutaj jak najszybciej tą współpracę zrywam. Jeśli by faktycznie chodziło o jakieś tak bezpośrednie przyczynianie się tej firmy do zabijania ludzi po prostu, tak? No, to jest ta rzecz zbyt poważna. Jeśli to jest kwestia jakichś tam funduszów równościowych i wspierania jakichś tam działaczy, którzy robią rzeczy złe, myślę, że sprawa nie jest na tyle poważna, żeby od razu koniecznie zmieniać tę pracę. Dwa pierwsze pytania mamy od tego samego użytkownika, więc gratuluję skuteczności, jeśli chodzi o zadawanie pytań. W katechizmie księdza Gradowskiego jest informacja, aby w imieniny przystępować do spowiedzi z całego roku i ułożyć plan postępowania na rok kolejny. To jest oczywiście propozycja, tak? To nie jest tak, że to musi być właśnie w ten sposób zrobione. Czy było to praktykowane i czy obecnie jest zalecane? A więc właśnie jest to jak najbardziej pobożny pomysł, tak? Pobożna praktyka. Na czym polega taka spowiedź z całego roku? A więc jak najbardziej wskazanym jest, żeby
raz na jakiś czas taką spowiedź generalną odbyć. Zwykle poleca się wykonanie takiej spowiedzi w trakcie rekolekcji. Rekolekcje ignacjańskie są naturalnym sposobem na odbycie takiej spowiedzi, bo tam człowiek jest też bezpośrednio właśnie do takiej spowiedzi przygotowywany. My zalecamy, żeby w rekolekcjach ignacjańskich brać udział nie częściej niż raz na dwa lata, więc nie byłoby to dokładnie co roku, ale na przykład człowiek, który bierze regularnie udział w rekolekcjach, nawet w takich krótszych, tak powiem, rekolekcje wielkopostne na przykład w swojej kaplicy Bractwa, które trwają 3 dni. W trakcie takich rekolekcji jak najbardziej również można taką spowiedź, takiej spowiedzi się przygotować. Jeśli nawet czasu by nie było, żeby ją odbyć, to odbyć ją tuż przed albo tuż po takich rekolekcjach, bo na spowiedź generalną należy się umówić z kapłanem osobiście, no właśnie poza rekolekcjami ignacjańskimi, kiedy zupełnie naturalnie jest właśnie na to czas. Taka spowiedź generalna jest taką praktyką pobożnościową, to znaczy nie chodzi o to, że odpuszczać trzeba grzechy jakoś jeszcze raz, ale chodzi o to, że spowiadam się z jakiegoś czasu właśnie od ostatniej spowiedzi generalnej lub z całego życia, jeśli jeszcze takiej spowiedzi nie złożyłem, gdzie te grzechy minione, już wyznane, tak ciężkie, ale już odpuszczone, wyznaję w takim skrócie, że na przykład w tym czasie popełniam dużo takich i takich grzechów i takich i takich i takich. Celem jest zarówno zamknięcie pewnego etapu, jak i odpokutowanie tych kar doczesnych, które tam wciąż jeszcze są. No bo oczywiście cały czas zbieramy gdzieś tam te kary doczesne i odpust zupełny zawsze jest rzeczą jednak dosyć trudną, bo trzeba nie mieć żadnego przywiązania nawet do grzechu lekkiego. No i wtedy przez taką spowiedź generalną jak najbardziej możemy przez to dodatkowe też upokorzenie się, przez wyznanie tych grzechów, pokutę za te grzechy nałożoną, jak najbardziej dodatkowe odpuszczenie tych kar doczesnych otrzymać. A więc jak najbardziej no, raz w roku udział w rekolekcjach to tak czy siak jest zbawienna praktyka. Zachęcam szczególnie tych, którzy jeszcze nie brali udziału w rekolekcjach ignacjańskich, żeby do nas się koniecznie takie rekolekcje zapisać. Naprawdę nie trzeba mieć też wielkiej praktyki, jeśli chodzi o uczestnictwo w tradycyjnej mszy świętej. To znaczy, naprawdę możecie sobie, nawet jeśli jeszcze nigdy nie byliście na mszy świętej trydenckiej, to zachęcam, żeby sobie sprawdzić terminy, kiedy te rekolekcje ignacjańskie się odbywają. Na naszej stronie internetowej są informacje. Zachęcam tego, żeby się zapisać na te rekolekcje. One naprawdę zmieniają życie. One naprawdę, to są te punkty, w których naprawdę łaska bombarduje człowieka naprawdę bardzo, bardzo mocno. Tam się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego i większość dusz, która się tak naprawdę nawraca dzisiaj, to są właśnie owoce tych rekolekcji. Praktycznie każde powołanie kapłańskie w Bractwie to jest powołanie, które albo zostało rozpoznane w trakcie takich rekolekcji, albo przynajmniej te rekolekcje odegrały tam absolutnie kluczową rolę. Mamy bardzo długie pytanie a propos postu świętego Michała Archanioła i w ogóle praktyki postnej. A więc post świętego Michała Archanioła, czyli post ścisły przed świętem świętego Michała Archanioła, jest jedną z praktyk postnych, taka zupełnie niszowa, w sensie praktykowana. Tutaj było wspomniane, że święty Franciszek ją praktykował ponoć. Ja tego nie wiem, być może można. Natomiast pytanie brzmiało, jak tak co do meritum, jak praktykować post, kiedy już Kościół prawie w ogóle tego postu dzisiaj nie wymaga. Faktycznie dzisiaj post ścisły obowiązuje tak naprawdę katolika przez 2 dni w roku. Post ścisły, czyli połączenie postu ilościowego, czyli jeden posiłek dosyta i 2 bardzo, bardzo drobne, kiedyś to w ogóle było 200 gramów, no, jeśli dobrze pamiętam. Czyli bardzo mało. A więc jeden posiłek dosyta i 2 bardzo drobne, to jest post ilościowy plus jakościowy, czyli post od mięsa. Połączenie tych 2 postów, czyli post ścisły, mamy w tej chwili tylko 2 dni w roku, środa popielcowa i Wielki Piątek. Tylko wtedy jesteśmy zobowiązani pod karą grzechu ciężkiego do zachowania obu tych postów, czyli postu ścisłego. W każdy piątek w roku jesteśmy zobowiązani pod karą grzechu ciężkiego do zachowania postu. Przepraszam, coś język mi się już kręci. Nie wiem. Staram się wrócić do tematu. W każdy piątek jesteśmy zobowiązani do zachowania postu jakościowego, czyli wstrzemięźliwości od mięsa, czyli nie jemy w te dni mięsa. A więc post ścisły
tylko 2 dni w roku. Kiedyś katolicy, wszyscy katolicy, byli zobowiązani pod karą grzechu ciężkiego do zachowania tego postu ścisłego przez cały Wielki Post. 40 dni Wielkiego Postu, oczywiście poza niedzielami, bo one nie są dniami postnymi. A więc 40 dni, a teraz 2 dni. No, różnica jest jakby trochę duża, prawda? Tak mogłoby się wydawać. I dlatego słusznie pobożni katolicy myślą o tym, żeby jednak pościć trochę więcej. A więc przede wszystkim zachęcam do tego, żeby praktykować post ścisły również w suche dni. To są tradycyjne dni postne i wtedy Kościół również kiedyś zobowiązywał pod karą grzechu ciężkiego do postu ścisłego. Dzisiaj to już nie obowiązuje, ale jak najbardziej warto zachowywać. My w Bractwie zachowujemy w te dni post ścisły. Zachęcam do tego. Oczywiście nie jest to pod karą grzechu już, ale jak najbardziej warto w ramach po prostu panowania nad sobą, wyrabiania w sobie cnoty i pokuty. I zachęcam do tego, żeby w czasie Wielkiego Postu faktycznie nie tylko sobie robić takie ogólne postanowienia w stylu, że o nie wiem, to będę milszy dla kogoś tam, tylko faktycznie mieć postanowienia, również postanowienia ściśle postne, tak żeby faktycznie było widać, tak, że to jest Wielki Post, żeby było czuć, może bardziej w ten sposób widać, nie o to chodzi, żeby ktoś to widział, tylko żeby było czuć, no nie w sensie, że węgiem, tak, to nie, natomiast czuć w sensie, żebym ja czuł, tak, że faktycznie to jest Wielki Post, a więc nawet jeśli nie praktykujemy, że teraz postu ścisłego przez te 40 dni, tego my w Bractwie też, Bractwo tego nawet od swoich kapłanów nie wymaga, żeby to był post ścisły. My praktykujemy post ścisły w każdy piątek Wielkiego Postu, a więc forma szczątkowa, można powiedzieć, jest to trochę więcej niż Kościół dzisiaj wymaga, ale też nie aż tak bardzo dużo, a więc post ścisły w każdy piątek, my tak praktykujemy, można. I oczywiście przez całe trwanie Wielkiego Postu można jakąś konkretną praktykę postną sobie osobiście też postanowić. To jest jak najbardziej słuszne, dobre i spowiedne. Kolejne pytanie. Czy zbawieni w niebie doświadczają spełnienia pragnień wiedzy o świecie stworzonym? Czy przykładowo zbawiony naukowiec poza wizją uszczęśliwiającą kontempluje funkcjonowanie świata? O, bez wątpienia jakaś forma kontemplacji tych wielkich dzieł bożych bez wątpienia będzie, to wydaje mi się dosyć oczywiste. Natomiast dużo większymi dziełami bożymi jest ten porządek nadprzyrodzony i bardzo możliwe, że on jednak przysłoni ten porządek przyrodzony, porządek naturalny, do tego stopnia, że te rzeczy będą wydawały się w jakiś sposób małe, w jakimś stopniu wyblakłe, zwłaszcza, że nie wiemy, na ile ten porządek świata zostanie zachowany, na ile on zostanie zmieniony w tym nowym świecie, a więc faktycznie trudno jest tutaj powiedzieć, ale nie jest wykluczone, że jakiś wgląd właśnie, być może właśnie ogromny, być może przerastający wszystko, co było do tej pory, również w kwestie stworzenia będzie. Być może właśnie człowiek zafascynowany tym i właśnie taki, który w ten sposób Pana Boga odnalazł i go chwalił w tych wielkich jego stworzeniach, wielkich dziełach bożych, być może on też w ten sposób zostanie nagrodzony, także dostanie pewien wyjątkowy wgląd w to, jak stworzenie zostało uformowane. Być może, natomiast jest to jednak spekulacja teologiczna. Czy olej świętego Szarbela i sam święty Szarbel i jego kult jest według tradycji katolickiej poprawny, czy jest to wymysł posoborowia? Pytam, ponieważ widziałem w internecie wiele rzeczy na ten temat i otrzymałem mojej cioci, siostry zakonnej, olejek. I chciałbym wiedzieć, czy mogę go użyć w razie potrzeby, czy lepiej nie ruszać. Jestem ciekaw, co znaczy w razie potrzeby. Nie wiem w jakich sytuacjach klasycznie używa się olejku świętego Szarbela, więc jest to po prostu sakramentalium, to znaczy nie należy... Jest pewne ryzyko, że człowiek zabobonizuje również katolickie sakramentalia i zawsze jest to ryzyko przy jakichś takich dodatkowych rzeczach, że teraz to będzie dla mnie takie hiper ważne i robi się później z tego, może się robić trochę jakaś albo zabawa w talizmany, magię i tak dalej. Może się to tak czasem skończyć wtedy, gdy zapominamy, że sakramentalia przede wszystkim działają jako pewna zachęta, okoliczność do modlitwy. One nie działają ex opere operato, jak sakramenty święte, tylko ex opere operantis, to znaczy zgodnie z tą wiarą,
pokorą, mocą modlitewną tego, kto z nich korzysta. I oczywiście, gdy uciekamy się do świętych, oczywiście możemy też wypraszać od nich pewną pomoc. Oczywiście to jest możliwe, ale rozumiemy, to nie jest taki automatyzm, że jak posmaruje się olejkiem, to on zadziała jak taki paracetamol. Nie, on zadziała zgodnie z wiarą tego, który z tegoż sakramentalium korzysta. Natomiast nie ma nic, powiedzmy, szczególnie nietradycyjnego w Szarbelu, z tego co ja wiem. To znaczy, został kanonizowany przez Pawła VI, jeśli dobrze pamiętam, natomiast przed zmianą kanonizacji. Oczywiście nie ma go w tradycyjnym kalendarzu, no bo siłą rzeczy, jak ktoś jest kanonizowany po 62, no to nie może być w kalendarzu liturgicznym. Ja nigdy nie słyszałem, żeby były jakieś zastrzeżenia co do tego, że, nie wiem, jest to jakiś taki posoborowy święty, w tym sensie, że jest kanonizowany na pokaz po to, żeby kanonizować posoborowie, co w przypadku niektórych świętych można trochę podejrzewać, w sensie niektórych posoborowych świętych. Nie widzę tutaj w ogóle takiego ryzyka, natomiast też nie znam jakoś szczególnie dobrze tej postaci. To znaczy nie widzę powodów do obaw. Ostatnio dowiedziałem się, że chiropraktyka jest praktyką okultystyczną. Jak gdy to czytałem, to pierwszy raz o tym słyszałem. Jestem teraz trochę skonsternowany, ja też, gdyż bliskie mi osoby korzystały z takich zabiegów i przyniosło im to korzystne efekty. Co może być złego w ręcznym manipulowaniu kości i stawów? Raczej nic. Przecież wydaje się, że jest to najbardziej naturalna metoda leczenia układu ruchu, a jej działanie jest proste do zrozumienia, choć krytykowane w mainstreamie medycznym. Czy zatem należy unikać i zdać się na konwencjonalne leczenie? W ramach krótkiego researchu, poszukiwania informacji na ten temat, znalazłem coś, co wydaje mi się, że może być powodem podejrzliwości niektórych, to znaczy sam twórca ponoć powoływał się na objawienie jakiegoś zmarłego przed 50 lat lekarza, który mu tą praktykę objawił, co jest faktycznie trochę podejrzane, dziwne, niezrozumiałe. Natomiast zasadniczo, jeśli nie ma tam jakichś elementów okultystycznych, to znaczy jest to wszystko po prostu zrozumiałe na zasadzie właśnie takiego masażu i manipulowania stawami, to nie widzę powodów do obaw. Także nie widziałbym tutaj powodów do obaw, a jeśli ktoś wie, zna jakieś informacje, które mogłyby wskazywać, że są tam faktycznie jakieś okultystyczne elementy, to będę bardzo wdzięczny za informacje w komentarzach, ewentualnie jakieś odnośniki. Linków YouTube nie lubi, także linków nie stawiajcie, ale informacje, gdzie można to znaleźć, już jak najbardziej. Kolejne pytanie. W najnowszym numerze Zawsze Wierni na stronie 15, precyzyjna informacja, jest niejako wprost napisane, że kierownictwo duchowe jest moralnie konieczne do osiągnięcia doskonałości. Wiemy, co to znaczy moralnie konieczne. Oznacza to nie metafizycznie konieczne, czyli że absolutnie nie ma innej opcji, żeby to osiągnąć, tylko że w normalnym ludzkim działaniu jest to ten środek, którego należy użyć. W dzisiejszych czasach jest to praktycznie niemożliwe, za mała ilość kapłanów, mowa tu o prawdziwie katolickich. Jak to pogodzić? Czy w obecnej sytuacji to sam Bóg i Najświętsza Maryja Panna nas w nadzwyczajny sposób prowadzą? Błagam, nie idźmy w tą stronę. To jest bardzo, bardzo, bardzo charyzmatyczny sposób myślenia. Nie. Dalej. Czy otrzymujemy dodatkowe łaski, by dążyć do doskonałości? Pan Bóg zawsze daje tyle, ile trzeba. A może opatrzność Boża inaczej to mogła przygotować? Mogła, ale przygotowała tak. A więc taką podstawową formą kierownictwa duchowego jest regularna spowiedź u tego samego spowiednika. I to już jest rzecz, która może faktycznie wiele dać, od której faktycznie każdy mniej więcej może zacząć. To znaczy w kaplicach bractwo to w ogóle powinno być dosyć proste, żeby się spowiadać regularnie u tego samego spowiednika. Można na takiej spowiedzi też ewentualnie się jakoś umawiać, że proszę księdza, chciałbym przychodzić regularnie co miesiąc do księdza do spowiedzi. Nie o to chodzi, że wtedy nie można pójść do kogoś innego, tylko pilnuję tego, żeby w miarę możliwości ta spowiedź była faktycznie regularnie u tego spowiednika. On wtedy, nawet jeśli to nie jest ściśle kierownictwo duchowe, które by, przepraszam, polegało na rozmowach, dłuższych rozmowach na tematy duchowe, to już przez taką spowiedź jak najbardziej regularną u tego samego spowiednika jak najbardziej wiele można osiągnąć. A więc myślę, że jest to taka praktyka, którą mogę z czystym sumieniem polecić i która ewentualnie w przypadku niektórych dusz może się przerodzić później w takie pełnoprawne kierownictwo duchowe, jeśli będzie taka potrzeba.
długi komentarz. Dam, to jest komentarz a propos bluźnierczych aktów, a propos profanacji. Ja zadałem pytanie doprecyzowujące, o jakie dokładnie akty bluźniercze chodzi. Tutaj zadający pytanie doprecyzował. Jedno i drugie dotyczyło w pewnym sensie sztuki sakralnej i profanacji sztuki sakralnej. W jednym przypadku to jest zniszczenie krzyża, w drugim to jest sprofanowanie krzyża w ramach takiej, w cudzysłowie, sztuki współczesnej. No i pytanie brzmiało, jak katolik powinien w takiej sytuacji reagować? Czy najpierw, czy można zniszczyć takie, w cudzysłowie, dzieło sztuki, które w jakiś sposób profanuje rzeczy święte? Czyli mówimy bezpośrednio o prowokacji, czyli o sztuce, która, w cudzysłowie, sztuce, która jest stworzona po to, żeby obrażać, tak? Która wykorzystuje święte symbole po to, żeby je w jakiś sposób obrazić, po to, żeby je w jakiś sposób sprofanować, po to, żeby tych katolików obrazić, nas obrazić. A więc czy można, padło tam pytanie, czy można taką sztukę zniszczyć? Można oczywiście, natomiast trzeba się zastanowić, co będzie najroztropniejsze. To znaczy, jeśli byłaby taka sytuacja, że bez problemu mogę to zniszczyć i nic nikomu z tego powodu się nie stanie, mogę to zniszczyć. Natomiast jeśli to będzie tak, że zniszczę i w konsekwencji to i tak zostanie odbudowane czy postawione na nowo i ja będę miał z tego powodu nieprzyjemności, to na pewno nie muszę czuć się w obowiązku, żeby teraz muszę wziąć siekierę i tam porąbać, bo ktoś coś takiego wystawił i później właśnie walczyć z policją. Nie, takich rzeczy oczywiście robić nie musimy. Należy walczyć w sposób jak najbardziej skuteczny. To znaczy w takiej sytuacji raczej próbowałbym środków mniej lub bardziej pokojowych, to znaczy czy to jakieś zawiadomienie, czy to w sensie takim, że coś jest, dlaczego to tu jest, petycja, prośba, być może nawet proces, chociaż nie też bym nie zakładał, nie robiłbym tego tak od razu. Być może niekoniecznie sam twórca pewnie na pewno będzie, nie, raczej nie będzie chętny, żeby coś z tym zrobić. Natomiast to stoi gdzieś, tak, może prośba do tych, na czyim terenie to stoi. Być może tutaj faktycznie, można tutaj faktycznie coś zrobić. Natomiast na pewno samo zniszczenie czegoś, co jest takim aktem bluźnierczym, na pewno samo w sobie nie jest niemoralne, tak? Natomiast niekoniecznie od razu staje się obowiązkiem, zależnie od sytuacji. To znaczy, gdyby ktoś, nie wiem, kupił działkę i na jego terenie stała jakaś właśnie bluźniercza rzecz, jakieś bluźniercze dzieło sztuki, no to zostawienie tego byłoby bez wątpienia grzeszne, tak? Bo jest to już w jego zupełnie odpowiedzialności, byłoby to zaniedbanie, które jest grzeszne, natomiast nie mamy obowiązku od razu mieć przy sobie siekiery i rąbać wszystko, co nam się wyda bluźnierstwem, nawet jeśli faktycznie tym bluźnierstwem jest, to nie mamy obowiązku, żeby od razu chwytać za siekierę i to niszczyć. Tam padło też pytanie, jeśli chodzi o taki sprofanowany krzyż, czy co można z nim zrobić. Tak jak wspomniałem już chyba w ostatnim materiale, rzeczy poświęcone można albo spalić, albo jeśli się nie da, no to trzeba próbować w jakiś inny sposób. No, metalowe rzeczy byłoby bardzo trudno, ale zasadniczo tutaj chodzi w zasadzie o drewniany krzyż, który w jakiś sposób został sprofanowany. Będzie to widoczne tutaj, także jeśli ktoś jest ciekawy, jak to dokładnie wyglądało, to może sobie przeczytać. Zasadniczo najlepiej jest taką rzecz poświęconą, a w jakiś sposób zniszczoną spalić, te popioły wysypać w jakieś w miarę szlachetne miejsce. Natomiast tutaj na pewno to rozwiązanie też było w pełni wystarczające, które zostało wykonane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To kolejne pytanie. Mam nadzieję, że to nie będzie pytanie z gatunku ludzie. No, zobaczymy. Jak rozumieć ten warunek konieczny do uzyskania odpustu, jakim jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego? A to pytanie faktycznie dosyć trudne. A co w przypadku, gdy na przykład papież będzie modlił się o coś niegodziwego, niemoralnego lub wprost grzesznego? No, łatwo sobie możemy to wyobrazić we współczesnych czasach. To chyba, dokładnie to jest napisane w nawiasie. Czy moja modlitwa powinna być też w takim duchu? Nie. Modlitwa w intencjach papieskich faktycznie nigdy nie została jakoś
bezpośrednio sprecyzowana, tak? To znaczy nie ma jakiegoś takiego dekretu, że to zawsze jest modlitwa w takiej i w takiej intencji. Oczywiście ta modlitwa w intencjach papieskich to nie są jakieś osobiste intencje papieża, w sensie takim, że jak papież będzie się modlił za swoją babcię, babcia papieża już pewnie jest babcią świętej pamięci, więc raczej nie, ale no, może się modlić w intencji duszy swojej babci. No i to nie znaczy, że wtedy wszystkie te modlitwy idą w tej intencji. I jeśli papież wpadnie na pomysł, żeby poddać, bo współcześni papieże faktycznie to robią, że dają intencje na cały miesiąc, na przykład właśnie w tym miesiącu modlimy się o to, żeby wszyscy ludzie dostrzegli, jak dobrą rzeczą są szczepionki na przykład. Takiej intencji modlitewnej nie było, ale moglibyśmy sobie wyobrazić, albo taka intencja, żeby wszyscy ludzie wspólnie ramię w ramię walczyli z COVID-em, albo coś w tym stylu. No można sobie wyobrazić, że papież wpada na taki pomysł, albo módlmy się wszyscy, jakoś mnie ponosi fantazję w przypadku tych intencji modlitewnych, żeby cała ludzkość ramię w ramię walczyła o prawa mniejszości seksualnych. Tak? No też można sobie wyobrazić, że papież pewnego razu wpadnie na taki pomysł. Może to jest krok dalej niż jesteśmy obecnie, ale jednak jest to, wydaje mi się, że już jak najbardziej w takim zakresie widocznego, przewidywalnego horyzontu. W niektórych rzeczach już poszliśmy nawet dalej. Poszliśmy my jako raczej obserwatorzy, którzy ze zgrozą patrzą, co tutaj się dzieje. A więc oczywiście taka intencja w żadnym wypadku nie może być intencją papieską. Tak? Tutaj mówimy o działaniu Kościoła, a więc jak papież wpadnie sobie na pomysł, żeby wymyślić sobie jakąś niegodziwą intencję, to po prostu to nie zadziała. Tak? I Kościół Święty, pamiętamy, że Pan Jezus jest ostatecznie głową Kościoła, papież jest tylko jego reprezentantem, a więc jeśli tam coś nie zadziała, to te ogólne intencje Kościoła, te, które na przykład mamy w modlitwie w liturgii Wielkiego Piątku, w tej modlitwie wstawienniczej, tam gdzie Kościół modli się za papieża, biskupów, hierarchię, później wszystkich wiernych, podróżujących i tak dalej, nawrócenie niewiernych i tak dalej, to wszystko te, to są takie intencje kościelne, tak, intencje Kościoła, które chce przede wszystkim zbawienia dusz, także jeśli nie mam obowiązku też śledzić, co tam papież akurat napisał w tych swoich intencjach i nie mamy powodów do obaw, żeby myśleć, że tam pójdzie to nie tak. Już to Pan nasz Jezus Chrystus będzie potrafił te intencje Kościoła odpowiednio tutaj przekierować, bo one są w istocie intencjami papieskimi. Jeśli papież popełni jakiś błąd i ten błąd sprawia, że on ma intencje niekościelne, to nie są intencje Pana naszego Jezusa Chrystusa, to być może w jakimś tam stopniu odpowie, jeśli jest to zawinione, natomiast na pewno nie sprawi to, że te intencje wiernych pójdą w jakąś niewłaściwą stronę. Tutaj Pan nasz Jezus Chrystus, pamiętajmy, że jest Bogiem, może to wszystko pokierować tak jak trzeba i że jest też głową Kościoła. Proszę księdza, kiedyś usłyszałem, że gdyby dany ksiądz był po jakichś przejściach alkoholowych, biskup może wydać zgodę, aby konsekracja odbywała się nie za pomocą wina, a czystego soku z winogron. Jak wygląda ta sprawa dla starych przepisów liturgicznych? Z góry dziękuję i z Panem Bogiem. Faktycznie ksiądz alkoholik mógłby dostać dyspensę i używać nie tyle soku z winogron, to znaczy świeżo wyciśniętego soku z winogron, który chwilę już postał, nie chwilę w sensie, że miesiąc, tak, tylko chwilę, także te procesy fermentacyjne, które przy świeżo wyciśniętym soku bardzo szybko się rozpoczynają, gdy one są już w trakcie, faktycznie mówimy wtedy o ważnej materii Najświętszego Sakramentu, a więc można by już dokonać konsekracji takiego soku, w którym proces fermentacji się rozpoczął. Czy mógłby ksiądz przybliżyć, przedsoborową liturgię godzin? Jakie są różnice w odmawianiu poza językiem łacińskim? Dziękuję serdecznie. Pytanie jest faktycznie bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że w brewiarzu doszło do ogromnych zmian. Zacznijmy od tego, że kwestia obowiązku odmawiania jest kwestią dyskusyjną. Księża, którzy do nas przychodzą, jednych uczono, że brewiarz obowiązuje pod karą grzechu ciężkiego, tak samo jak uczono nas. Ale są tacy, którzy przychodzą, mówią, że nie, no nam mówiono, że to kapłan powinien odmawiać brewiarz, no a jak nie ma czasu, to przynajmniej część. No to jest różnica, prawda? I faktycznie to współczesne sformułowanie prawa pozostawia tutaj pewne wątpliwości, to znaczy tak to zostaje sformułowane. W którymś materiale nawet
Dokładnie to mówiłem, to znaczy, że właśnie kapłan ma obowiązek odmawiać brewiarz, a szczególnie w te większe godziny, chyba nieszpory są podane i liturgia godzin, i godzina czytań. Dziwne to jest, to znaczy jest to niedoprecyzowane i to niedoprecyzowanie zostaje wykorzystane. Faktycznie kapłani bardzo łatwo się dyspensują z tego obowiązku odmawiania brewiarza, więc już sam fakt, jak zostaje on poważnie ustanowiony, jak poważnie się go wymaga, jest już tutaj drastyczna różnica. W starym prawie kanonicznym mówimy o karze, o obowiązku pod karą grzechu ciężkiego wobec każdego kapłana. Każdy kapłan ma obowiązek odmówić brewiarz pod karą grzechu ciężkiego i każda godzina liturgiczna, nawet ta najmniejsza, obowiązuje pod karą grzechu ciężkiego. Oczywiście, jeśli kapłan z jakiegoś powodu nie jest w stanie, no to nikt nie jest zobowiązany zrobić tego, czego nie jest w stanie zrobić. To jest oczywiste, tak, że tutaj nie mówimy, nie jest to takie mechaniczne. No to powinno być dla katolika oczywiste. W takich czasach żyjemy, że być może trzeba to jednak dodać. Natomiast jest to zobowiązanie bardzo, bardzo poważne. W przypadku nowego prawa kanonicznego, nowej praktyki, jest to już takie nieoczywiste. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, jeśli chodzi o stopień obowiązywania. Dalej, długość brewiarza oczywiście została drastycznie zmieniona. W starym brewiarzu mamy najpierw jucznię, która składa się z 9 psalmów i przynajmniej 3 czytań. Wymieniam te najważniejsze części. Później mamy laudesy, to jest 5 psalmów i dodatkowe modlitwy. Później mamy prymę, to są 3 psalmy, dodatkowe modlitwy i martyrologium, które nie jest obowiązkowe, czyli historia świętych, przede wszystkim świętych męczenników. Później mamy tercję, to są 3 psalmy, sekstę, 3 psalmy, none, 3 psalmy, nieszpory, 5 psalmów, podobnie jak w przypadku laudesu i komplety. Znowu 3 psalmy i trochę dodatkowych modlitw kończących się antyfoną maryjną. A więc mamy bardzo poważny zestaw tych godzin liturgicznych. Całość trwa stosunkowo długo, zależnie jak szybko kapłan taki brewiarz odmawia, ale jednak godzinę dziennie mniej więcej to będzie trwało. No, u jednego sporo krócej, u jednego sporo dłużej, zależnie od takiego, powiedzmy, naturalnego tempa, które człowiek posiada przy odmawianiu tegoż brewiarza. W nowym brewiarzu mamy do czynienia z godziną czytań, która jakby zastąpiła jucznię, ale też zastąpiła laudesy. Czyli jucznia i laudes zlewa się w jedną godzinę czytań. Natomiast w nowym brewiarzu sytuacja wygląda faktycznie zupełnie inaczej. Podglądam tutaj ze strony internetowej skrzynka intencji, brewiarz, modlitwa na dziś, bo ja oczywiście nowego brewiarza nigdy nie odmawiałem. Wyodrębnione jest wezwanie, a to jest w tradycyjnej liturgii po prostu początek, rozpoczęcie juczni. To jest wyodrębnione jako osobny punkt wezwanie i później jest godzina czytań. Nie wiem, może to po to, żeby liczba się zgadzała. Nie wiem, dlaczego wyodrębnili to wezwanie. To jest po prostu rozpoczęciem modlitwy. Później mamy godzinę czytań. Oczywiście są pewne skróty, ale zasadniczo budowa podobna. Mamy psalmy, po 3 psalmach jest pierwsze czytanie, responsorium, drugie czytanie, domo responsoria, modlitwa. No godzina czytań jest bardzo krótka w porównaniu do tradycyjnej juczni. Są tylko 3 psalmy zamiast 9 psalmów i czytań widzę 2. Później jest jucznia i nie wiem, jak to dokładnie działa, czemu ta jucznia odpowiada. U nas jucznia to jest właśnie ta godzina, w której są czytania. U nich tutaj jest godzina czytań, następnie mamy jucznię. Jucznia, no to mamy psalmy, mamy benedictus, mamy znowu psalm i jest znowu jedno czytanie, czyli niejako trzecie czytanie. Tutaj to są 2 wersety z listu do Koryntian. Okej, okay. Responsorium, pieśń Zachariasza. Czyli tam, tak, to nie był Benedictus, tylko to był ten psalm. Wcześniej powiedziałem, że jest Benedictus, ale to nie jest aż tak bardzo istotne. Znowu modlitwa. Tak,
Ciekawe. Czyli mamy tutaj, zgodnie z tym podziałem, jest to bardzo mocno rozbite. To, co my byśmy mieli po prostu w juczni, tu zostało to rozbite w zasadzie na trzy części, a i tak jest krócej. No to znaczy, mamy najpierw wezwanie, później godzina czytań z dwoma czytaniami i trzema psalmami, później jeszcze jedno czytanie i psalmów, ile było? No dwa albo trzy, w każdym razie nie jakoś bardzo dużo. To i tutaj to są zmieszane elementy z mojej perspektywy, skrócone juczni i trochę z laudesów, których właśnie podejrzewam, że nie ma. Tak, my byśmy mieli, to jest krótsze niż nasza jucznia, to wszystko, co powiedziałem, a oni od razu przechodzą do modlitwy przedpołudniowej. Czyli to, co jest u nas jucznią, tu zostaje rozbite na trzy części i tak jest krótsze. My mamy później laudes, prymę i tercję. To są wszystko modlitwy, które są przedpołudniowe. Tak, tutaj mamy później modlitwę przedpołudniową, która ma psalm 1, psalm 2, psalm 3, 6 wersetów z listu świętego Piotra i modlitwa. No to, czyli to jest taka, to jest, ta modlitwa przedpołudniowa jest takiej mniej więcej długości jak nasza tercja, czyli z tych najkrótszych godzin. I później jest już modlitwa południowa, czyli to odpowiada sekście. Czyli w zasadzie jakby laudesów i prymy nie ma. Tak? Elementy laudesów są wykorzystane gdzieś tam w tej godzinie czytań. Skrócona jucznia i z wykorzystaniem elementów laudesów, ale mimo wszystko krótsza nawet niż sama jucznia i brak tak naprawdę laudesów i prymy. Przechodzi to później właśnie godzina przedpołudniowa, południowa i modlitwa popołudniowa. To odpowiada tercji, sekście i nonie. Tak dosyć wyraźnie. I później nieszpory. Czy nieszpory będą miały 5 psalmów? Zaraz zobaczymy. 1, 2, 3. Nie, mają 3 psalmy. Krótkie czytanie. Responsorium, Magnificat, czyli też skrócone nieszpory. Trochę modlitwy. Czyli nieszpory też krótsze, kompleta. Mamy hymn, psalmy. Psalmy 2. U nas były 3. Czyli wszystko poskracane, jak tylko się da. No i Anna kończące się też antyfoną. Czyli drastyczne są to skróty. Czy ta strona jest w 100% wiarygodna? Czy tutaj doszło do jakichś przekłamań? Myślę, że nie. Dlaczego miałoby dojść do jakichś przekłamań? Liturgia godzin, wczoraj, dziś. Wydaje się, że ludzie z tego się modlą. Odpowiada też mniej więcej temu, co mi księża opowiadali o tej liturgii godzin, że jest dużo krótsza i faktycznie właśnie były tam często takie, pamiętam ci księża, którzy do nas przychodzili, że jakby to nie było takie oczywiste, jak to się przekłada na te stare godziny, bo mamy właśnie jucznie, laudesy, prymy, a tam jest tylko ta godzina czytań i później modlitwa przedpołudniowa. Znaczy tak, godzina czytań i jucznia, one są wyodrębnione, natomiast one to jest to element z juczni naszej, tak? To jest tutaj... Tak, jest to wymieszane, nieoczywiste, ale bardzo mocno skrócone. Tak na oko, moim zdaniem to jest mniej więcej treściowo, mniej więcej niż 60% tego, co ja odmawiam codziennie. W sensie taki procent, a może nawet mniej, 50-60%, myślę, że nie więcej. Czyli mniej więcej o połowę krótsze niż to, co my dzisiaj odmówiliśmy. Kolejne pytanie. Czy z racji na zanik korzystania z sakramentu pokuty oraz niemyślenie o grzechu na zachodzie, a nawet nieświadomość jego istnienia czy konieczności chodzenia do spowiedzi, można mówić o tym, że zachodni katolicy są w jakimś stopniu usprawiedliwieni w swoim sumieniu? Grzechy ciężkie często nie są ciężkie, ponieważ nie ma świadomości zarówno powagi grzechu, jak i w ogóle istnienia spowiedzi. Trochę tak, ale nie jest to takie proste. To znaczy, prawo naturalne obowiązuje każdego, czyli nie da się wytłumaczyć tym, że nikt mi nie powiedział, że nie można cudzołożyć. Nie da się wytłumaczyć, nikt mi nie powiedział, że tam taki i taki grzech jest zły. Nikt mi nie powiedział, że nadużywanie alkoholu jest złe. Nikt mi nie powiedział, że kłamanie jest złe. Nie, to jest kwestia prawa naturalnego. Każdy człowiek ma obowiązek je swoim rozumem po prostu poznać. Choć oczywiście
w jakimś stopniu niezawiniona niewiedza może wytłumaczyć, tak? I może być pewnym elementem usprawiedliwiającym. Bez wątpienia to, że na Zachodzie, przede wszystkim w Niemczech, we Francji, spowiedzi praktycznie nie ma, to jest grzech wołający o pomstę do nieba. To jest coś, za co hierarchia kościelna będzie się smażyła w piekle. I oczywiście nie wskazuje na konkretne osoby, kto, kiedy, jak i gdzie, i Boże, uchowaj nas przed grzechem. Oczywiście, że tak, i nikomu tego nie życzę. Natomiast bez wątpienia, to, że do tego doszło, to nie mogło się stać tak po prostu bez czyjejś winy. Tak? Ci modernistyczni teolodzy, modernistyczni hierarchowie, modernistyczni kapłani, nawet część oczywiście już wprowadzono w błąd, tak? I tych dzisiaj być może już w ogóle nie rozumieją tych rzeczy, ale ktoś kiedyś to zrobił, ktoś kiedyś tam doprowadził do takiej katastrofy, że dzisiaj ci katolicy, miliony katolików, nie mają dostępu do spowiedzi, nie wiedzą, że potrzebują spowiedzi, po części też nie rozumieją, co jest grzechem, a co nie. I bez wątpienia Pan Bóg będzie potrafił sprawiedliwie to ocenić, a więc te ich zaniedbania, te dzisiejsze zaniedbania, braki, niezrozumienie, to są konkretne, tam gdzieś u góry, w sensie gdzieś wcześniej w czasie, są konkretne grzechy popełnione przez kogoś, za które ten ktoś bez wątpienia odpowie, i właśnie ten ciężar tych grzechów, to jest również ten ciężar tych konsekwencji tego, co tam faktycznie się dokonało. A więc po części będzie to na pewno, ta obecna sytuacja będzie jakąś okolicznością usprawiedliwiającą, ale to nie znaczy, że lepiej jest żyć w takiej sytuacji, bynajmniej, bo to nie działa tak, że no nie wiedziałem, to grzech na mnie nie ciąży. W jakim stopniu będzie usprawiedliwiony, będzie to, powiedzmy, ta kara będzie lżejsza, w jakim stopniu tak. Jednocześnie grzech zawsze w jakiś sposób jednak wciąga, tak, wyrabia te złe nawyki, wciąga jeden nauk w drugi, doprowadza do, naturalnie, do takiego momentu, w którym już się człowiek nie jest w stanie wytłumaczyć tym, że ja nie wiedziałem. Tak, mogły być tam pewne elementy niewiedzy i Pan Bóg jako miłosierny sprawiedliwy będzie potrafił to dobrze ocenić, ale to nie jest takie proste i na pewno nie można sobie tak po prostu powiedzieć, a oni nie wiedzą. To takie proste na pewno nie jest. Święty Jan Maria Wianney potępiał tańce. Czy one zawsze za grzechem? Rozumiem, że dyskoteka może być ku temu okazja, ale na przykład wesele albo zwykła zabawa, gdzie idzie mąż z żoną. Spacja, znak zapytania. A więc sposób zapisania jest trochę dziwny. Chciałem powiedzieć, że nie ma polskich znaków, ale gdzieniegdzie są. Święty Jan Maria Wianney walczył z konkretnymi tańcami w swojej konkretnej parafii. Faktycznie ogromna część współczesnych tańców to jest bliższa okazja do grzechów, a więc te tańce tańczone na takich współczesnych dyskotekach, gdzie chodzi o to, żeby zgibać się tak, żeby wzbudzać pożądanie, takie tańce na pewno są okazją do grzechu i takich tańców na pewno należy unikać. Natomiast tańce klasyczne, proszę nie myśleć o tango na przykład, gdy mówimy o tańcach klasycznych, to nie jest taniec klasyczny. Tańce klasyczne jak najbardziej taką okazją nie muszą być, gdy są robione dobrze. Czy święty Jan Maria Wianney przesadzał? Myślę, że nie. A czy czasami być może poszedł w swojej krytyce za daleko, w sensie takim, że skrytykował tańce, które można by ocenić jednak jako nieszkodliwe, w sensie jako niestanowiące bliższej okazji do grzechu. Nie wiem, być może mu się zdarzyło, natomiast ufam po prostu jego zmysłowi duszpasterskiemu, który został kanonizowany, to znaczy, że można go postawić jako taki wzór i rozumiał, że ta konkretna sytuacja dla jego konkretnych wiernych jest niebezpieczna i dlatego przeciwko temu grzmiał. I to, skoro Kościół tak to ocenił, to znaczy, że było to w tej sytuacji dobre i potrzebne. Natomiast tak ściśle naukowo rzecz biorąc, są takie tańce, które są dopuszczalne, dlatego że nie stanowią bliższej okazji do grzechu. I są takie, jest wiele takich, które są niedopuszczalne, bo takową bliższą okazję do grzechu stanowią. Czy bractwo myśli o wybudowaniu własnych kościołów lub przejęciu kościołów nieużywanych ze względu na to, że w niektórych kaplicach bractwa nie ma miejsca dla wszystkich wiernych? Czy orientuje się ksiądz, jakimi kosztami to się wiąże? Może prowadzenie zbiórek na takie kościoły to jakiś pomysł? W praktyce problemem nie tyle są pieniądze, co przede wszystkim to, że hierarchia kościelna woli oddać, z doświadczenia to mówią, woli oddać budynek kościelny, woli oddać kościół na dyskotekę,
dla zielonoświątkowców, byle nie na tradycyjną mszę świętą, byle nie dla bractwa, co jest zrozumiałe, trochę w kontekście tego, co na początku sobie mówiliśmy, bo z ich perspektywy te wszystkie jakieś tam właśnie dyskoteki i zielonoświątkowcy, to wszystko jest właśnie jeden i ten sam wspaniały świat, ta nowa komuna, ale bractwo świętego Piusa X to już jest co innego. To już jest co innego. To jest nauka Pana Jezusa i to już się gryzie. To już się gryzie zarówno z zielonoświątkowcami, nowusem, jak i z dyskotekami. I to już jest pewien problem, tak? I tego już nie chcą. Oczywiście rozumiemy, że wszystko są pewne. Tutaj wrzuciłem do jednego worka, rozumiemy, że są to rzeczy zupełnie inne. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Stali widzowie, myślę, że bez problemu rozumieją, a nowi niech staną się stałymi, to wtedy też zrozumieją. A więc w praktyce o to chodzi. Znam dosłownie takie przykłady. Pamiętam, jak byłem w Wiedniu, to księża mi opowiadali właśnie o takich negocjacjach, gdzie faktycznie biskup oddawał ostatecznie kościół jakimś takim zielonoświątkowym protestantom, po tym jak my chcieliśmy ten kościół kupić i nawet przez osobę podstawioną, tak? To znaczy tam był ktoś, kto jakiś wierny, który przyszedł do biskupa i chciał w naszym imieniu to kupić, ale nawet tak to się nie udało, tak? No bo jednak nie o to chodzi, żeby jakoś ukrywać swoją tożsamość, no ale też, żeby nie razić od razu, że to są lefebryści, tak? Wredni, podliźli lefebryści, ale mimo wszystko nie, to wszystko inne, tylko nie bractwo świętego Piusa X. Zwykle na tym polega problem. Ale zacznijmy od tego, że oczywiście zapraszamy do nas na mszę świętą. Zacznijmy od tego, jeśli są tacy moi widzowie, którzy jeszcze nie byli na tradycyjnej mszy świętej, no to od tego zacznijmy. Przyjdźcie, zobaczcie, zostawcie tą nową mszę, która waszej wierze szkodzi, która waszą wiarę długofalowo niszczy. I zacznijmy od tego. Tak jak będzie nas więcej, tych, którzy nie chodzą na nową mszę, bo wiedzą, że ona szkodzi, bo wiedzą, że ona niszczy kościół, gdy będzie nas coraz więcej, z czasem już nie będą mieli komu tych swoich pustoszających kościołów oddawać i wrócą one do Pana Jezusa, do mszy świętej, do Jego przenajświętszej ofiary i będziemy wtedy mogli z nich korzystać. Szczęść Boże. Co się dzieje, gdy ksiądz przechodzi do stanu świeckiego? Czy biskup daje mu czas do namysłu? Czy ma wtedy grzech ciężki? Czy ma prawo powrócić do kapłaństwa? To wszystko zależy od sytuacji. To znaczy, święceń kapłańskich nie da się odwołać, wymazać. Nie ma takiej opcji. Każdy kapłan zostaje kapłanem do końca życia. Czy można zwolnić kapłana z funkcji kapłańskich? Można zwolnić kapłana z funkcji kapłańskich. To jest co innego niż zwolnienie go ze ślubów czystości. Normalnie kapłan na przykład porzuca stan kapłański, ucieka gdzieś w Bieszczady, tak? To pierwsza wiadomość, która dostaje, no to jest wracaj. Tak? Jeśli nie wraca, po trzech upomnieniach dostaje zakaz pełnienia funkcji kapłańskich. Tak? Nie może pełnić żadnych funkcji kapłańskich. Ewentualnie możemy mówić tutaj o wydaleniu ze stanu kapłańskiego, czyli już żaden, nie może nosić stroju duchowego, nie może pełnić żadnych funkcji kapłańskich. Wciąż ma ścisły obowiązek zachować śluby czystości. Żeby zwolnić go z tych wieczystych ślubów czystości, musi on wtedy prosić Rzym właśnie o zwolnienie z tych wieczystych ślubów czystości, czego normalnie Rzym tak łatwo nie udziela. Można prosić wtedy o zamianę tego na jakiś inny ślub, na przykład to będę teraz pościł o chlebie i wodzie w każdą środę, piątek i sobotę. Można ewentualnie postulować i rzymskie instancje będą się nad tym zastanawiały, czy są jakieś powody, żeby z tych wieczystych, publicznie złożonych ślubów czystości faktycznie takiego delikwenta zwolnić. To się może zdarzyć, ale zdarza się bardzo rzadko. Prawo kanoniczne stare mówiło, że subdiakona zwalnia się rzadko, diakona bardzo rzadko, kapłana prawie nigdy, a biskupa nigdy. Kolejne pytanie. Czy mógłby ksiądz wytłumaczyć, co oznacza, że gwałtownicy osiągną niebo? Oznacza to, że trzeba być gwałtownikiem. A co to znaczy, że trzeba być gwałtownikiem? To znaczy, że trzeba gwałtownie walczyć ze światem, szatanem i z tym naszym grzechem, który jest w nas, z ranami naszej duszy.
Szczęść Boże. To od księdza właściwie po raz pierwszy usłyszałem, że nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, a tylko ochrzczeni. Od tego czasu jestem troszkę wyczulony na ten błąd. Dlatego z dużym zdziwieniem przeczytałem w katechizmie apologetycznym księdza Gadowskiego na stronie 325 w pytaniu numer 245, że powinniśmy miłować wszystkich ludzi, ponieważ Pan Bóg jest ojcem wszystkich ludzi, a ludzie są rodziną w Bogu. Jak rozumieć to zdanie? Oczywiście przed soborem mogła się zdarzyć tutaj u niektórych pewna niefrasobliwość. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na to, że nie pojawiła się ta naturalistyczna herezja, czy jeszcze w czasach Gadowskiego już była, ale nie miała, w Polsce to praktycznie w ogóle nie miała znaczenia, a więc teolodzy nie byli wyczuleni, żeby tutaj na to uważać. Oczywiście, że można mówić o tym, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, ale tylko przez analogię. Tak? I o tym trzeba pamiętać, że to mówimy w sensie analogicznym. Tak samo jak mogę powiedzieć, że ta książka, którą napisałem, to moje dziecko, moje najnowsze dziecko i pokazuję tam swoją książkę. Tak można tak powiedzieć, przez analogię. Tak samo możemy mówić, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi przez analogię. W sensie ścisłym jesteśmy dziećmi Bożymi tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Długi ten materiał już wyszedł. Na zakończenie pytanie, które mi się osobiście spodobało. Jak ocenia ksiądz szansę Tolkiena na proces kanonizacyjny? To w sumie pięknie nawiązuje do pierwszego pytania. A więc jak oceniam szansę? Wydaje mi się nieduże, ale wydaje mi się to niewykluczone i uważam to osobiście za piękny pomysł. To znaczy bardzo bym chciał, żeby taki proces się toczył. Myślę, że w tej chwili to nie będzie możliwe, ale może po skończeniu kryzysu. Kto wie. Myślę, że można by spokojnie znaleźć punkty zaczepienia, żeby taki proces kanonizacyjny rozpocząć. Oczywiście Pan Bóg musiałby później swoimi cudami to potwierdzić, ale szansę oceniam na mało prawdopodobne, ale niewykluczone. I ja miałbym jak najbardziej taką nadzieję. Byłoby to piękne, byłby to bardzo ciekawy, taki nietuzinkowy, bez wątpienia święty, ale myślę, że naprawdę był bardzo świątobliwym człowiekiem. Standardowo odmawiam dziesiątek różańca w intencji wszystkich uczestników. Było jeszcze jakieś pytanie, które miało więcej niż 20 polubień, na które odpowiedziałem w komentarzu, bo jednak było ono z jednej strony na ogólnym poziomie mogę odesłać gdzie indziej, a na bardzo szczegółowym poziomie jednak zdecydowanie bardziej do konfesjonału. No, czasem myślę, że po prostu o pewnych rzeczach nie należy mówić, już takich bardzo szczegółowych, intymnych rzeczach chyba jednak nie należy mówić na wizji. Wydaje mi się to bardziej adekwatne w ten sposób. Standardowo posty do zadawania pytań ukazują się na naszym kanale w zakładce Społeczność, zwykle w 2-3 dni po ukazaniu się z takiego materiału z pytaniami i odpowiedziami pojawia się kolejny post, gdzie można zadawać pytania do kolejnego naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.